W Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w obecności członkiń Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej i Jolanty Ziemby-Gzik podpisano porozumienie na rzecz wykorzystania turystycznego Doliny Rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko. Małymi kroczkami od dwóch lat, troszkę ponad dwóch lat, przygotowujemy się do skoku na duże pieniądze, można tak powiedzieć. Wielką sprawą jest to, że tyle samorządów zechciało usiąść i wspólnie rozmawiać przy jednym stole o wspólnej koncepcji zagospodarowania właśnie zbiornika i do Rzecza Warty. Pod kątem pobudzenia jakby tego makroregionu, pobudzenia gospodarczego w obszarze oczywiście turystyki, przy wykorzystaniu właśnie tego potencjału przyrody. Porozumienie podpisane przez wójtów i burmistrzów 9 jednostek samorządu terytorialnego gmin Warta, Pęczniew, Burzenin, Konopnica, Osjaków, Wierzchlas, Działoszyn, Pątnów i Goszczanów to dopiero początek partnerstwa. Dziś będziemy rozmawiać o tym, która gmina i której gminie na czym zależy, na jakich narzędziach. Nie da się, że teraz w każdej gminie będziemy zabiegać o pieniądze na hotel, na termy, na przystanie jachtowe, bo nie ma też takich potrzeb i nie ma też takich pieniędzy. Więc ten projekt musi być obopólną korzyścią dla wszystkich partnerów projektu. Musi być oczywiście zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który jest ambasadorem też tego projektu. Przygotowaliśmy strategię, przygotowaliśmy koncepcję, a dziś zaczynamy rozmawiać o kluczu, który otworzy drzwi po te pieniądze unijne do zbudowania tej konkretnej infrastruktury. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze dowodzi tego, że te wszystkie samorządy, które są położone w Dolinie Rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko, przede wszystkim nie chcą ze sobą konkurować, tylko chcą wypracować wspólne produkty turystyczne, które będą kompleksowe i myślę konkurencyjne dla innych produktów, czy też dla innych regionów. Najważniejsze jest to, żebyśmy wspólnie współpracowali, wskazywali na te obszary, w które chcemy zainwestować, tak ażeby te produkty turystyczne, które chcemy stworzyć dzięki nowej perspektywie unijnej i tym środkom, które są przeznaczone przez Zarząd Województwa Łódzkiego na rozwój turystyki, żeby one się uzupełniały. Liczymy na to, że możliwość dostępu do środków unijnych nam się zwiększy, otworzą nam się szerzej drzwi, że będziemy mogli szerszym strumieniem te pieniądze pociągnąć, a przede wszystkim w łatwiejszy sposób. To jest główna idea tego naszego porozumienia. Jednocześnie wszystkie gminy, jak Pani zauważyła, sąsiadują obok siebie wzdłuż rzeki Warty. Stworzymy takie większe zagłębie turystyczne dla ludzi, gdzie głównym atutem będzie rzeka Warta. Nie ma co ukrywać, jak również lasy, które nas otaczają. I to będzie taki magnes jak najbardziej przyciągający turystów z zewnątrz. Przede wszystkim najważniejsze to jest to, że Zarząd Województwa Łódzkiego uwzględnił program dotyczący zagospodarowania turystycznego Doliny Rzeki Warty. Mamy ogromny potencjał, który powinniśmy w umiejętny sposób zagospodarować, bo ludzie chcą wypoczywać aktywnie, bo nasze uwarunkowania turystyczne i te, które mamy, pozwalają na to, żeby aktywnie wypoczywać. Sygnatariusze nie ukrywają, że to porozumienie było potrzebne, bo wspólnymi siłami mogą zdziałać znacznie więcej. Najważniejszym aspektem jest tutaj kwestia postrzegania przez instytucje finansujące konkretne projekty. Jeżeli gmina czy dany podmiot występuje sam, niestety jest gorzej traktowany w stosunku do takich podmiotów, które realizują pewną strategię zespołowo. I pomimo tego, że wymaga to szeregu zabiegów, trzeba, nie da się ukryć, zawsze dogadywać się ze swoimi sąsiadami, chociaż pod względem pozyskiwania środków są również, nie da się ukryć, konkurentami, ale taka grupa może, kolokwialnie mówiąc, ugrać więcej. Więc my również jesteśmy w takiej grupie i gorąco jestem przekonany, że przełoży się to na konkretne efekty w postaci inwestycji. Połączymy swoje wysiłki. Stworzymy wspólną ofertę, która z pewnością wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom w zasadzie tutaj całego naszego rejonu, całego województwa. Akurat obszar naszych samorządów ma wiele walorów, jest bardzo atrakcyjny. Myślę, że docenią to turyści również. Brakuje infrastruktury, którą chcemy w ramach właśnie tego porozumienia wspólnie zrealizować. Rozwój turystyki w naszym regionie niewątpliwie stanie się impulsem stymulującym rozwój społeczno-ekonomiczny. Patrzymy na cały projekt dosyć szeroko, ponieważ turystyka jest
kluczem do innych ważnych segmentów naszej gospodarki, bo chcemy pobudzić również zatrudnienie. Chcemy, żeby ta nasza gmina również rozkwitała pod względem ekonomicznym, więc ta turystyka może stać się również kluczem do tego, że ta dziedzina gospodarki, zatrudnienia, bezrobocia, że to również ulegnie znacznej poprawie. To już dzisiaj u nas widać jest bardzo duże rosnące zainteresowanie właśnie wypoczynkiem tym aktywnym na łonie natury przy wodzie. Realizacja tych inwestycji z pewnością zaktywizuje gospodarczo całe środowisko, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, przyniesie korzyści tym, którzy będą chcieli właśnie zająć się turystyką i rekreacją. W ciągu najbliższych tygodni przygotowana zostanie wspólna koncepcja inwestycyjna. Jak ona już powstanie, wówczas będziemy aplikować dokumenty zgodnie jakby z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, bo tam będziemy po te środki właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego starali się pozyskać dla wszystkich partnerów tego dzisiejszego porozumienia. Zawarte porozumienie to dopiero początek współpracy, która miejmy nadzieję przerodzi się w intensywny rozwój nie tylko turystyczny, ale i ekonomiczny naszego regionu.